Dzień dobry Państwu, nazywam się Radosław Młynarczyk, a to jest kolejny odcinek podcastu Invest in Pomerania, rozmowy bez krawata. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można zmieniać rzeczywistość za swojego biurka i w ogóle o bardzo wielu innych sprawach. A moim gościem, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Kamil Świadek z Global Logic w Gdańsku. Cześć. Cześć Radku, witam serdecznie wszystkich. I tak jak powiedziałem, porozmawiamy o zmienianiu rzeczywistości, ponieważ współcześnie rzeczywistość można zmieniać nie tylko budując drogi i nie tylko projektując drogi, ale nawet za ekranem komputera projektując i wdrażając w życie linijki kodu, które sprawiają, że dana droga na przykład w inteligentny sposób przekłada obciążenia. Oczywiście o tym nie będziemy mówić, natomiast to jest tylko przykład. Więc Kamilu, w jaki sposób programiści zmieniają rzeczywistość i w jaki sposób wy tutaj w naszym własnym gdańskim oddziale Global Logic zmieniacie rzeczywistość? Ja bym poszedł z tym pytaniem nawet troszeczkę dalej, bo rzeczywistość to jest tu i teraz, a to co robimy, to tak naprawdę kreuje przyszłość. Robimy to teraz tutaj w rzeczywistości, ale kreujemy przyszłość. Rozwiązania, które realizujemy w Global Logic, projekty, które realizujemy w Global Logic, często mają charakter takiego tak zwanego R&D i wybiegamy w przyszłość, tworząc, pomagając naszym klientom tworzyć produkty cyfrowe, dokonując transformacji cyfrowych, które tak naprawdę efekty przyniosą w przyszłości. Global Logic w Gdańsku jest od 2022 roku. Co prawda jeszcze rośniemy, jeszcze jesteśmy na tej fali wzrostowej, ale już realizujemy tu naprawdę kilka fajnych projektów, kilka ciekawych przedsięwzięć. Robimy to zarówno tutaj tylko i wyłącznie w naszym oddziale, ale też w połączeniu z innymi oddziałami. Mamy taką zasadę biznesową, że biznes jest u nas geoagnostic, czyli oderwany to jest stricte od lokalizacji, więc zespoły nasze często są rozproszone, projekty są realizowane w kilku lokalizacjach. To, co tutaj w Gdańsku takiego ciekawego robimy, o czym troszeczkę mogę uchylić rąbka tajemnicy, to na pewno są rozwiązania dla tak zwanej branży automotive, czyli związane z motoryzacją. Są to projekty realizowane dla klientów produkujących samochody, wdrażających nowoczesne technologie w tych samochodach. Takim przykładem chociażby projektu, który realizujemy tutaj w Gdańsku, również jest to dosyć duże przedsięwzięcie, realizujemy to w połączeniu z zespołami pracującymi w innych lokalizacjach w Szczecinie, w Krakowie, we Wrocławiu. Jest projekt dla, no tutaj nie mogę powiedzieć dla kogo, ale mogę powiedzieć, że jest to czołowy producent aut klasy premium. Robimy tak zwane rozwiązania digital cockpit, czyli cyfrowego kokpitu, czyli wszystko co otacza kierowcę od instrumentów wspomagających jazdę, poprzez systemy rozrywki, informacje gdzieś tam wyświetlane na szybie, tak zwane head-up displaye, tego typu historie. To, co my sensu stricte tutaj dotykamy, to są chociażby też tematy związane z tak zwanym connectivity, czyli przepraszam, połączenie samochodu ze światem zewnętrznym poprzez telefon, poprzez jakieś media, interfejsy komunikacyjne. Także to jest jeden z takich ciekawych przykładów. Inny również dla czołowego producenta samochodów, w zasadzie koncernu, tutaj już mogę się troszeczkę pochwalić, to jest olbrzymie przedsięwzięcie, które tak naprawdę realizujemy w całej Polsce. Było o tym głośno, była informacja prasowa, że Global Logic współpracuje z firmą Stellantis, z naprawdę dużym koncernem samochodowym. Również w Gdańsku mamy inżynierów, którzy realizują ten projekt, biorą udział w tym projekcie, gdzie robimy systemy wspomagania kierowcy po to, żeby ta jazda po tych drogach, o których wspomniałeś, dostosowujący się do tego, gdzie kierowca chce pojechać, była jeszcze bezpieczniejsza, jeszcze sprawniejsza, po to, żeby gdzieś tam w przyszłości umożliwić tą w pełni autonomiczną jazdę. A tak już wybiegając jeszcze poza automotive, poza tą sferę mobilności, taki przykład projektu, który przychodzi mi jeszcze do głowy i to jest coś, co też no na pewno wpływa i na rzeczywistość, i na przyszłość,
i dotyka ludzi bezpośrednio. To jest projekt, który realizujemy dla producenta pomp insulinowych. To jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Bierzemy tutaj udział zarówno już w takim partnerskim połączeniu. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie firmą usługową, która realizuje coś na zlecenie klienta. My podsuwamy rozwiązania, my proponujemy, my wiemy, jakie są trendy na rynku, co możemy zrobić, co będzie warte rozważenia gdzieś tam w przyszłości. I jednym z takich projektów właśnie jest oprogramowanie do pomp insulinowych. Również zarówno w tej tak zwanej niskopoziomowej wersji, czyli tak zwany embedded software development, systemy wbudowane, jak i połączenie ze światem zewnętrznym, komunikacja, inżynieria danych poprzez systemy cloudowe, chmurowe. Realizujemy też testy tych urządzeń na każdym praktycznie etapie, od tak zwanych testów jednostkowych, gdzie na poziomie kodu testujemy każdy fragment kodu po to, żeby to było bezpieczne, żeby spełniało wygórowane naprawdę standardy jakości. Tutaj mówimy już o czymś, co wspiera zdrowie i życie człowieka tak naprawdę, więc tu nie ma błędów, nie ma miejsca na błędy. Poprzez testy tak naprawdę do końcowego etapu. Nasi ludzie nawet biorą udział w rozmowach z klientami, tymi końcowymi, z użytkownikami tych urządzeń, gdzie mają styczność z osobami chorymi na cukrzycę. Mogą w ten sposób dopasować też produkt do tak naprawdę ich potrzeb i to jest coś, co na pewno jest godne uwagi, co zdecydowanie wpływa na rzeczywistość i zdecydowanie gdzieś tam kreuje też przyszłość. No to bardzo całościowy projekt, szczególnie zatrzymując się przy tych pompach insulinowych, tak jak powiedziałeś, to jest też tak, że wy kreujecie potrzeby, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem, kreujecie potrzeby tego produktu i przez cały proces od zrodzenia się pomysłu, przez dostosowywanie, poprzez właśnie ten wywiad z klientem docelowym, użytkownikiem, i dostosowywanie też już gotowego produktu do jego potrzeb, no to jest godne naprawdę podziwu, szczególnie, że to powstaje tak przez inżynierów, pracowników tutaj naszego biura w Gdańsku. Absolutnie. I to rodzi jakby naturalnie, przechodząc do kolejnego pytania, oczywiście moglibyśmy pogadać o systemach, o systemach dla e-mobility, o ADAS-ach, tylko ja bym się tak troszkę może jednak chciał na razie skupić na tych ludziach pracujących. Czy dla nich ma znaczenie, dla pracowników Global Logic, to, że mają jakiś wpływ na codzienność? Po pierwsze, czy mają tego świadomość? No, ci, którzy pracują przy tym projekcie insulinowym, zapewne mają, ale globalnie rzecz ujmując, czy Global Logic tu w Gdańsku, czy w ogóle wszystkie oddziały w Polsce, czy pracownicy mają świadomość tego wpływu, jaki wywierają na życie codzienne każdego z użytkowników danego rozwiązania? I czy ma to dla nich jakieś większe znaczenie? Albo czy ma to dla nich kluczowe znaczenie w wyborze pracodawcy? Od razu może zrobię krok wstecz i uzasadnię to pytanie. Zrodziło się ono z tego, że podczas rozmów przez te kilka lat, też mojego doświadczenia z branżą IT i rozmów z pracodawcami różnego stopnia, wynikał taki wniosek, że szczególnie najmłodsza generacja, czyli Gen Z, szczególnie wykształcona w okresie covidowym, czyli zdobywająca umiejętności w zasadzie bez wychodzenia z domu, wiąże się raczej nie z firmą albo nie z misją firmy, tylko z projektem, którego tylko wycinkiem są zainteresowani, czyli są taką, powiedzmy, siłą nabywczą, która wykonuje jakiś odcinek pracy, bierze pieniądze i przechodzi do kolejnego projektu, co wydaje mi się wręcz niemożliwe przy realizacji takich projektów, o których ty mówiłeś, więc jak to wygląda tak naprawdę, jakby w pełnej skali w Global Logic? Tak naprawdę projekty, które realizujemy, mają różną skalę. Ten, o którym wspomniałem, chociażby z oprogramowaniem do pomp insulinowych, jest, powiedziałbym, średniej wielkości projektem, około 100 osób zaangażowanych w różnych lokalizacjach. Natomiast projekty, które realizujemy, są kilkuosobowe do kilkuset osobowych, a nawet poza Polską to w tysiącach idą osób biorących udział.
I tak naprawdę to, o czym wspomniałeś, że programiści, inżynierowie, ci szczególnie z tego młodszego pokolenia, oni tylko gdzieś tam za fragment kodu, za kawałek rozwiązania realizują je, odpowiadają tylko za to i przechodzą do następnego projektu. My też staramy się dopasowywać tak naprawdę do potrzeb ludzi, bo to jest naprawdę kwestia indywidualna. Są programiści, którzy po prostu w taki sposób lubią pracować i my to szanujemy, my znajdziemy im odpowiedni projekt, nasza struktura organizacyjna, menadżerowie kompetencyjni, menadżerowie liniowi dbają o to, żeby rozmawiają ze swoimi ludźmi, badają ich potrzeby i dopasowują też projekt do człowieka. To nie każdemu będzie dobrze w takim dużym projekcie, gdzie ta, można powiedzieć, że troszeczkę odpowiedzialność się rozmywa, inni będą chcieli realizować jakieś mniejsze projekty, w których będą odpowiadać za większą całość, będą widzieć bardziej może efekty swojej pracy. Natomiast to, co na pewno dbamy o, niezależnie od skali projektu, od jego wielkości, to jest właśnie utożsamianie się z produktem. To przez to chociażby, będę nawiązywał do tego przykładu pomp insulinowych, poprzez właśnie to, że nasi inżynierowie mają styczność z ludźmi, którzy tych urządzeń używają na co dzień. Widzą, jak te urządzenia po prostu pomagają im w życiu codziennym, jak usprawniają to życie, jak wiele mogą te osoby, które są chore na cukrzycę, zrobić więcej dzięki temu, że korzystają z tych produktów. To buduje dużo większe zaangażowanie i takie poczucie odpowiedzialności, że ja tworzę coś, być może tylko fragment tego rozwiązania, ale to widzę całość, widzę całościowy produkt, który naprawdę popycha świat do przodu. A tak prywatnie masz jakieś poczucie misji związane z wykonywaniem swojej pracy czy prowadzeniem centrum tutaj gdańskiego? Zależy ci na zdobywaniu społecznie odpowiedzialnych projektów? Absolutnie tak, to jest niezmiernie ważne. To tworzenie biznesu w takiej tylko formie, nazwałbym to excelowej, gdzie liczy się zliczanie tego, co jest w komórkach, to nie w dzisiejszych czasach. To poczucie odpowiedzialności, to co powiedziałeś, takiej misji i świadomości, że robimy coś dla ludzi, że robimy coś ważnego, że robimy coś dla świata, jest niezmiernie ważne. I no, nieskromnie mogę powiedzieć, że to trochę ode mnie się zaczyna, bo jeżeli ja nie będę miał takiego poczucia, jeżeli moi menadżerowie, którzy pracują na co dzień z inżynierami, nie będą mieli takiego poczucia i takiej świadomości, to oni nie zbudują tego u inżynierów i no, po prostu nie da się inaczej zbudować tego zamiaru. No to świetnie, że przykład idzie z góry, absolutnie. Dobra, zmieniamy kompletnie temat, zmieniamy kompletnie obszar jakby zainteresowania. Chciałbym zapytać, może nie zapytać, ale bardzo wielu studentów albo maturzystów, którzy podejmują decyzję o swojej przyszłości, wybierają drogę programowania, idą sobie na informatykę tutaj na uniwersytet albo na słynne, legendarne już ETI na Politechnice tutaj gdańskiej, mają jakieś wyobrażenie mniejsze lub większe o pracy w IT. Czy to jest tak z Twojego doświadczenia, i tutaj odwołuję się nie tylko do doświadczenia gdańskiego Centrum Global Logic, tylko już całego doświadczenia w pracy w sektorze, czy to jest tak, że to zderzenie z rzeczywistością, czyli 5 lat studiów i potem podjęcie pracy, bywa brutalne dla studentów? Czasami tak. Doświadczyliśmy tego w Gdańsku, doświadczyliśmy tego ogólnie w GlobalLogic w Polsce. Doświadczałem też tego chociażby niedawno, jak byłem na koncercie Woodstock, czy tam Poland Rock teraz nazywamy. Młodzi ludzie kończący, czy tam będący gdzieś tam na progu swojej kariery jako programista, jako inżynier oprogramowania, czy w ogóle w branży IT, czasami mają takie poczucie, że to jest robota pod tytułem siedzę sobie za biurkiem, robię sobie, klepię przysłowiowo swój kod i już. I nie mam z niczym więcej styczności, po prostu liczą się te linijki kodu. Gdy przychodzą do takich firm jak GlobalLogic, nagle okazuje się, że za tym jest coś więcej, że tam trzeba też wchodzić w interakcję z klientem, że trzeba wchodzić w interakcję z użytkownikiem, że trzeba wchodzić w interakcję z kolegami z zespołu, że to nie jest coś takie po prostu oderwane, robione gdzieś tam w tak zwanym domowym zaciszu, czy w garażu, czy gdziekolwiek indziej.
Więc też nawet niedawno mieliśmy taki przykład, ponieważ tutaj w Gdańsku współpracujemy z, jak najbardziej z uczelniami lokalnymi, z Uniwersytetem WSB Merito, z Politechniką Gdańską wspomnianą. Teraz też trwają rozmowy o współpracy jeszcze z kolejnymi uczelniami z Trójmiasta i w ramach tej współpracy realizujemy programy stażowe, programy praktykowe. Mieliśmy nie tak dawno kilku studentów u nas właśnie ze wspomnianego WSB Merito, z Politechniki Gdańskiej, ale również z Akademii Marynarki Wojennej, mimo że jeszcze formalnie nie współpracujemy. I stażyści brali udział w projektach, które realizujemy pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. I oni sami stwierdzali, że to było takie trochę zderzenie, że to ich poczucie, jak się, czy tam wizja, jak się pracuje w branży IT, odbiega od tego, jak to jest tak naprawdę, że właśnie trzeba wchodzić w te interakcje, trzeba ze sobą przede wszystkim rozmawiać i współpracować. Z czego wynika ten rozdźwięk? Czy to jest jakiś błąd na poziomie edukacji? Oczywiście podchodząc z szacunkiem do wykładowców, no ale to przez 5 lat studiów i przechodzenia przez kolejne przedmioty, przez kolejne projekty, przecież też często wymagające pracy w zespołach czy w laboratoryjnych warunkach. Nikt nie przedstawia młodym adeptom takiej wizji, że słuchajcie, wyjdziecie z naszych murów i jednak trzeba będzie współpracować z klientami, czy współpracować w zespole projektowym, czy wykładowcy nie mają po prostu wiedzy, jak wygląda ten świat, czy może nie chcą jej mieć, czy powinniśmy jeszcze więcej, jeszcze bardziej zabiegać o tę ścisłą współpracę biznesu z nauką. Gdzie jest ten błąd? Dobra, może inaczej, może nie błąd, ale z czego wynika ten taki rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem, tym, co jest przekazywane na studiach, a potem pierwszy dzień w pracy i nagle się okazuje, że jest poniedziałek i trzeba przy kawie rozmawiać o tym, co się robiło w weekend. Ja nie nazwałbym tego błędem. To jest jakieś splot różnych czynników, które na to wpływają. Bądź co bądź, środowisko uczelniane, akademickie jest takim, nazwałbym, troszeczkę odizolowanym właśnie od tego biznesu. Te projekty, które wspomniałeś, realizowane na studiach, oczywiście są realizowane w ramach zespołów kilkuosobowych, tylko że tam nie ma interakcji z klientem, nie ma użytkownika jakiegoś końcowego. To jest takie praktyczne, ale jednak bardziej skupione na nabywaniu wiedzy tej teoretycznej, która później praktykę pozwoli zdobyć. I to właśnie to, co wspomniałeś pod koniec swojej wypowiedzi, swojego pytania odnośnie zacieśniania współpracy między środowiskiem akademickim a biznesem jest niezmiernie ważne, ponieważ nawet kadra akademicka to są czasami, nie mówię, że często, czy że to jest tylko i wyłącznie w taki sposób, ludzie, którzy właśnie skończyli studia i pozostali gdzieś tam na doktoracie czy na kolejnych szczeblach kariery naukowej i nie zawsze mają styczność, nie zawsze mają świadomość tego, jak biznes jest realizowany, jakie są potrzeby właśnie biznesowe. To się zmienia. Już chociażby na własnym przykładzie powiemy GlobalLogic. Nasi pracownicy również pracują na uczelniach, również przeprowadzają tam wykłady, zajęcia i dzięki temu budują właśnie taką świadomość już u studentów. Nie musimy czekać na osoby, które skończą studia, już na etapie gdzieś tam praktyk, właśnie projektów wdrożeniowych możemy pomagać studentom dotknąć tego prawdziwego świata IT. No to świetnie, to w ogóle świetnie, że ja też jestem zdania, że praktycy powinni jak najwięcej przedmiotów takich no właśnie praktycznych prowadzić, bo tak jak powiedziałeś, co innego zrobić projekt, który w jakiś sposób pozwala wdrażać wiedzę nabytą, ale co innego nawet spróbować przeprowadzić projekt, który symuluje warunki w świecie rzeczywistym, czyli nawet pokusić się o to, żeby w ramach realizacji projektu była taka jedna osoba, która czy dwie, które odgrywają rolę klienta zewnętrznego albo takiego testera, tylko że nie testera
programisty, tylko testera, który z projektem końcowym ma styczność i ma tylko styczność z tym, co widać na zewnątrz, czy też bada UX experience, a nie tylko zaplecze. Dobrze, znowu zmieniamy temat i wracamy troszeczkę do waszego podwórka, ponieważ skądinąd wiadomo mi, że bawicie się ze sztuczną inteligencją i to dość mocno. I to, co jest ciekawe, rozwijacie machine learning tak bardziej hobbystycznie, czy tak w ramach rozrywki, czy też może niekoniecznie oderwania kompletnego od waszego codziennego biznesu, ale takiego w ramach troszeczkę innego spojrzenia na programowanie, czy na w ogóle na testowanie wykorzystywania AI. Tak naprawdę już chyba żadne spotkanie, żadna konferencja, żaden podcast nie obejdzie się bez dotykania AI, Gen AI i tego typu historii. Tak, sztuczna inteligencja jest jak najbardziej, powiedziałbym, na tapecie w GlobalLogic. My już komercyjnie w projektach dla naszych klientów realizujemy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję z wykorzystaniem również tak zwanego Generative AI. I po to, żeby robić to jeszcze lepiej, nasi ludzie właśnie realizują również takie projekty wewnętrzne, które roboczo nazywamy tak zwane proof of concept, czy akceleratory, czyli takie projekty, które później można wykorzystać do przyspieszenia wdrożenia do produkcji, wdrożenia do sprzedaży na rynek rozwiązań gotowych dla naszych klientów. Wystarczy jakieś dopasowanie, rozmowa z klientem, rozwinięcie jakiejś funkcjonalności i znacznie przyspiesza to development. System, o którym wspomniałeś, nie jest to wybitnie tajemnica, ponieważ nawet na stronie globallogic.com chwaliliśmy się tym rozwiązaniem. Jest to inicjatywa naszych pracowników w zupełności. Troszeczkę znowu nieskromnie powiem, że sprokurowałem ten temat podczas któregoś z naszych spotkań, tak zwanych all hands, rzucając przysłowiowo na stół znaną wszystkim i lubianą malinę Raspberry Pi w wersji 5 i po prostu powiedziałem: zróbcie coś z tym. Dostałem w ciągu tygodnia 6 chyba pomysłów ciekawych do realizacji od ludzi, którzy chcieli sami się po prostu w to zaangażować gdzieś tam w wolnym czasie. Nie mówimy tu nawet o pracy w godzinach, gdzie oni realizują projekty komercyjne. Nie, ten projekt jest rozwijany stricte hobbystycznie, po godzinach, w weekendy. Ludzie sami tego chcą i się sami w to angażują i dzięki temu przynosi te efekty. System ten to jest, roboczo nazwaliśmy Welcome System, czyli system powitalny, gdzie do maliny mamy podłączoną kamerę, mamy zaimplementowane już systemy detekcji i rozpoznawania twarzy osób wchodzących do biura i jest za każdym razem, kiedy osoba zostanie zidentyfikowana, dostaje spersonifikowany komunikat witający, czyli przychodzisz, Radku, rejestrujesz się w naszym systemie, coś ciekawego o sobie powiesz, nie wiem, jestem Radek, lubię jeździć na rowerze, system cię rozpozna i powie: dzień dobry Radku, jak tam twoje rowerowe wycieczki w weekend. Także to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Mówię, zupełnie realizowane hobbystycznie, oparte jak najbardziej o sztuczną inteligencję, o przetwarzanie danych, o machine learning. To są zagadnienia, które są realizowane w naszych projektach komercyjnych i dzięki takim właśnie wewnętrznym też hobbystycznym przedsięwzięciom nasi inżynierowie po prostu poszerzają swoje kompetencje. Czasami realizują się w zupełnie innych projektach komercyjnie, a dołączenie do takiego samoorganizującego się projektu hobbystycznego pomaga im też zdobyć kompetencje w zupełnie innym obszarze. Tutaj, tak jak wspomniałem, mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o machine learningu, mówimy o rozpoznawaniu obrazów, o przetwarzaniu tych obrazów, także szereg ciekawych zagadnień do poszerzania swojej wiedzy. I to wszystko w ramach własnego czasu, zainteresowań, czy... Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest dla mnie to było na początku zaskakujące. Troszeczkę podeszliśmy do tego na takiej zasadzie eksperymentu, czy ludzie będą chcieli i poszli w to. I zrobiliśmy to w
też ubraliśmy to w troszeczkę ramy projektowe, w porozumieniu gdzieś tam z moim managementem przeznaczyliśmy jakiś budżet na realizację tego projektu. Mam koleżankę w zespole, która jest project managerem, pomagającym temu zespołowi poruszać się w takich ramach projektowych. Oczywiście realizujemy to w tak zwanej formule zwinnej, jest zespół skramowy, który spotyka się po to, żeby zdefiniować funkcjonalności, realizują te sprinty, później jest jakieś demo. I tutaj wrócę do tego naszego poprzedniego pytania odnośnie studentów. To jest też projekt, który zaangażowaliśmy studentów i to, o czym wspomniałeś, że gdzieś tam trzeba przedstawić klientowi rozwiązanie, nawet w takich projektach, tego typu rozwiązaniach realizowanych hobbystycznie, też ma znaczenie i też oni tego dotykają, bo pamiętam, jak kończyliśmy któryś tam ze sprintów i zostałem zaproszony jako tak zwany sponsor tego projektu, powiedzmy, że taka reprezentacja klienta, po to, żeby oni mogli zaprezentować rezultaty i to też było dla nich ciekawe doświadczenie na pewno. Czyli takie działalność w wolnym czasie, ale jednak usystematyzowana, z procesami, z zespołem, żeby to jednak nie była taka zupełnie wolna amerykanka, tylko... I tak i nie. No, nie chcemy narzucać bardzo sztywnych ram, natomiast zastosowanie właśnie jakichś tam technik project managementowych, czy troszeczkę procesowych, na pewno sprawia, że ta praca jest po prostu efektywniejsza i bardziej zorganizowana. Zaczęliśmy ten projekt z racji tego, że jest właśnie taki hobbystyczny, na zasadzie takiego, mówimy w branży, happy developmentu, czyli nie zwracając uwagi na właśnie, nie wiem, architekturę rozwiązania, na jego skalowalność, po prostu żeby działało i przynosiło jakieś efekty. Po dwóch czy trzech realizujemy to, tak jak wspomniałem, w sposób zwinny, sprinty i tak dalej. Troszeczkę nakładamy na to takiego małego safe'a, czyli Scale the Agile Framework, gdzie te sprinty są w ramach 3-miesięcznych program inkrementów, czyli dobudowywania funkcjonalności. I to też sprawia, że po prostu ta praca jest efektywniejsza. I po dwóch takich, czy mniej więcej po pół roku developmentu, zespół sam sobie zdał sprawę z tego, że okej, to w takim happy developmencie doszliśmy do ściany. Teraz, żebyśmy mogli to rozwiązanie poprawić, czyli zwiększyć efektywność chociażby rozdzielczości kamery, poprawić tą syntezę głosu i tego typu rozwiązania, czy przetwarzanie gdzieś tam wspomniany machine learning w tle danych, które spływają z rejestracji i rozpoznawania tych osób, no trzeba też poprawić architekturę. Zaangażowaliśmy kolejne bardziej doświadczone osoby po to, żeby to usystematyzować i żeby móc rozwiązanie efektywniej jeszcze rozwijać. Taka ciekawostka, Malina, czyli Raspberry Pi, jak zaczynaliśmy ten projekt mniej więcej w tym samym okresie w ubiegłym roku, powoli nadchodziła zima, malina, zima, herbata, od tego zaczęliśmy. Jakoś się to tak fajnie przyjęło, że później każdy ten 3-miesięczny okres jest nazywany po prostu porą roku. Aha. No to już dość długo trwa już ten projekt, no już prawie rok. Świetnie, że z takiego pomysłu rzuconego gdzieś tam na spotkaniu udało się stworzyć nie dość, że coś, co działa, tak, bo jest przynajmniej dalej rozwijane i wdrażane, to jeszcze zaangażować w to studentów, no, czy też no, stażystów, praktykantów, jakkolwiek by rzec, no, jak inaczej, jak lepiej nauczyć się pracy, czy poznać w ogóle specyfikę pracy w branży niż przez konkretny projekt i to jeszcze zobaczyć owoce tego projektu, to fantastyczne, świetnie. Dobrze, Kamilu, troszkę poskakaliśmy po tematach, ale ja się bardzo cieszę, że mogliśmy porozmawiać nie tylko o jakimś takim większym obrazku, czy o tym, że praca programisty polega na tym, tylko o tym, że faktycznie padły tutaj kilka słów na temat tego, w jaki sposób programiści wpływają na codzienność tak naprawdę, jak rozumiem. A właśnie, czy możemy zdradzić, na jakich rynkach wasze pompy insulinowe, czy też współtworzone przez was pompy insulinowe działają? Czy to jest tak, że na przykład w Polsce dla naszych tutaj
mieszkańców chorych, to... Nie wschodziłbym tak aż nisko. Dobra. Szczegółów nie możemy. Jasne. Natomiast są to rozwiązania, które są zarówno w Europie, jak i na rynku północnoamerykańskim, gdzie te standardy, jak zapewne wiesz, są naprawdę... No tak. Jakościowe są naprawdę wysokie. Wszystkie te rozporządzenia, regulacje dotyczące właśnie zagadnień związanych ze zdrowiem i życiem człowieka są niezmiernie ważne. I ze względu na właśnie specyfikę rynku bardzo mocno brane pod uwagę. Jeszcze tylko odnośnie tego projektu powiem coś, co może być bardzo dużą ciekawostką, bo pompy insulinowe to nam się kojarzy coś takiego, duże urządzenie, które gdzieś tam w szpitalu przy łóżku pacjenta jest. Nie, tu mówimy o czymś, co naprawdę popycha świat do przodu i sprawia, że ludzie z cukrzycą mogą, że tak to kolokwialnie powiem, normalnie funkcjonować. Mówimy o przenośnych urządzeniach, które w żaden sposób nie ingerują, nie ograniczają codziennych aktywności, a jednocześnie właśnie zapewniają bezpieczeństwo. No więc świetnie, stworzymy sobie jakiś taki nagłówek. Programiści z gdańskiego Global Logic ratują życie z milionom ludzi na całym świecie i wszystko i fajnie, i pójdzie w eter. Oczywiście żartuję, ale być może wkrótce faktycznie. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dobra, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kamil Świadek z gdańskiego Global Logic. Ja nazywam się Radosław Młynarczyk, a to był podcast Inwestnie Pomerania, rozmowy bez krawata. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, Radku. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I do usłyszenia. Do widzenia.